Jestem tutaj, żeby zwrócić uwagę na to, że większość procedowanych kwestii w odniesieniu do górek czechowskich jest bezprawna i niezgodna z prawem. Proszę pani, rozmawiamy w tej chwili o raporcie o stanie miasta. Bardzo tak, proszę właśnie, na temat. Właśnie mówię. Proszę, po prostu przytaczam 15 ustaw, które powinny być respektowane w ustaleniu studium uwarunkowań przestrzennych miasta, kierunków zagospodarowania. Te są ustawy kompletnie, zupełnie nieprzestrzegane. Zadałam pytanie na komisji do spraw środowiska panu radcy prawnemu głównemu i zapytałam, jakim prawem dzieje się to, że pan odpowiadając za to, że prawo jest nieprzestrzegane, nie reaguje na to, co się dzieje, bo przecież niedawno mówiliście państwo prostą rzecz. Gdybyśmy zrobili tą sesję niezgodnie z terminem, to prawo na to nie przeszkadza, to prawo temu nie pozwala na zadecydowanie i ustawa będzie nieważna, wszystko będzie ustawione. A jak jest w przypadku górek? 15 dosłownie aktów prawnych, w tym jeszcze akty prawne nadrzędne, ponadpaństwowe Unii Europejskiej. I to jest wszystko gwałcone i to jest wszystko właściwie nie brane pod uwagę. Do czego to jest podobne? To jest po prostu niemożliwa sytuacja i ja tutaj apeluję do wszystkich, że po prostu nie ma czegoś takiego, że kierunki prawa są bez planu adaptacji do zmiany globalnego ocieplenia, bo najpierw powinny być wyniki zarówno raportu oceny środowiskowej, zanim się te kierunki wytworzy. Podobnie najpierw powinno być coś takiego jak normalność w sensie procedowania. Najpierw wszystkie czynniki, które są niezbędne do tego, żeby ustalić ten kierunek, a dopiero później ustalanie tego, a nie przed i pomieszanie wszystkiego, co możliwe jest. Druga kwestia, więc oczywiście to jest do zaskarżenia do Unii Europejskiej, bo to jest po prostu niemożliwa sytuacja fizycznie i prawnie. Druga rzecz to jest sprawa Smart City odnośnie raportu. Ani słowa nie ma o szkodliwości w raporcie w 2018 roku, szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego na mieszkańców Lublina, ani słowa nie ma o ponadnormatywnych wartościach promieniowania, a mówi się o Smart City. Mówi się o Smart City, które właśnie niedawno Kazimierz Dolny po konsultacji z mieszkańcami odrzucił, dlatego że tam się rozmawia z mieszkańcami, tam się informuje, a nie manipuluje w ostatniej chwili i stawia się tak jak w przypadku górek w sprawie dokonanej, wbrew prawu. Pierwsza zasadnicza rzecz. Najpierw trzeba edukować, a nie manipulować. Dziękuję. Dziękuję.